Dzień dobry. Dzień dobry i witam z Czech. Fajne miejsce. Natomiast wczoraj był piątek. Do godziny 11 impreza działa się tutaj, był jakiś koncert, a potem z 1/3 uczestników koncertu przyniosła się tam tańczyć i balować, gdzie balowała jeden trzeba do mniej więcej godziny 1. A tam pan łowi monety z fontanny. I niestety klimatyzacji nie ma w tym budynku. Przy otwartych oknach było słychać każdy oddech. Tak czy owak, udało się trochę snu wyrwać, więc zaczynamy dzisiejszy dzień. Czekamy zaraz na śniadanie i lecimy w podróż. Bo dziś do przekroczenia 3 granice i sporo godzin jazdy, więc ruszajmy. I żegnamy się z Czechami. Następny postój, Austria. Fajne jest to podróżowanie po Europie. Właśnie mnie Piotrek spytał, hej, w jakim kraju jesteśmy teraz? Więc przez Austrię przyjechaliśmy dość szybko. Chyba mieliśmy raz zdjęcie, zanim jeszcze nie kupiliśmy winiet, więc możliwe, że będzie mandat, ale co zrobić. A teraz jesteśmy w Słowenii, właśnie tankujemy i ciśniemy dalej przez Słowenię i potem Chorwację. I stoimy właśnie na przejściu pomiędzy Słowenią a Chorwacją. Były też jakieś wypadki na autostradzie, więc ostatnie kilometry przejechaliśmy takimi wąskimi ścieżkami i jesteśmy na granicy gdzieś. Zdecydowanie gdzieś. I dotarliśmy, więc już jesteśmy. Tu jest nasz domek, ponoć. Tu jest wesołe miasteczko, a tam już widać morze. I Piotr. I dotarliśmy, więc pierwsza rzecz najważniejsza, internet. Jest słabo, ale da się żyć. 2,5 megabita downloadu, 0,5 megabita uploadu, czyli film będzie się wrzucał jakieś 2-3 godziny. No cóż, życie. Więc tak wygląda sypialnia numer 1. Jest wielkie lustro z wanym telewizorem, jest łóżko 1, łóżko 2, jest nawet małe łóżko, jest też ula. Mamy też balkon, gdzie mamy stół, gdzie będziemy jeść. Mamy też coś, huśtawkę. Przepraszam. Jest też ekstremalnie czysta szyba, w którą ja się uderzyłem głową i ula się uderzyła głową. Tu jest łazienka, zwykła łazienka. Pokój numer 2, gdzie będzie Piotrek obcował, może ja będę z Piotkiem obcował, jeszcze nie wiem. I nasza kuchnia. Dostaliśmy od pani napój i wino, więc cudownie. Zrobiliśmy też małe zakupy. Figi. Chorwackie figi, najlepsze na świecie. I dzień dobry, ze Słonecznej Kalifornii, więc tutaj oglądam morze, a raczej część morza, która jest od drugiej strony niż morze, czyli tam jest ląd chorwacki, a my tu jesteśmy z tej strony na takim półwyspie, prawie wyspie. Coś w tym stylu. Najbliższy dnia będzie troszeczkę więcej o tych terenach, natomiast dzisiaj jestem na tyle zmęczony, że mam tylko chęć powiedzieć, że nie ma w życiu ważniejszych rzeczy niż balans. To, żeby balansować, ile zajmujemy się pracą, ile zajmujemy się sportem, ile zajmujemy się duchowością, rodziną itd., itd., itd. Jeżeli zapomnimy o którejś z tych rzeczy, dzieje się źle. Dlatego też jakbym chciał w tej chwili bardzo mocno przycisnąć pracę, to bym nie jeździł na wakacje, bym sobie odpuścił całkowicie tę sprawę. Natomiast wiemy, że odpuszczę wakacje, odpoczynek, odpuszczę rodzinę, to wszystko inne zacznie się walić, więc dbam o to, żeby wszystkie aspekty mojego życia nie były na stanie idealnym, ale były na stanie akceptowalnym. Wtedy wszystko w miarę dobrze się układa. Tak więc dziękuję bardzo. Idziemy właśnie na plażę zobaczyć, co tam ciekawego się dzieje. I widzimy się jak zawsze jutro w słonecznej Chorwacji. Cześć!